Dzień dobry i dzisiaj będę pokazać Ci, jak się robi pierogi. O, takie właśnie. I może też będę Ci pokazać, jak się robi takie. I też będę Ci pokazać, jak się robi takie. Może zrobić jaki chcesz. Zaczynasz sobie robić taką ciasto z wodą i mąką. I potem bierzesz mąkę. O tak. Nie za dużo. Tu, tam gdzie będziesz robić. I potem też bierzesz tu na rękę. O tak. Potem bierzesz o tak. Może zrobić dla 40 sekund. O tak. I potem zaczynasz wałkować. Jutro będzie świąt. Jutro będą święta. Jutro będzie święto, to będziemy mieć kapustę i grzyby. Musisz mieć mąkę, wałek i szklankę. To potem zaczyna się wałkować. I potem, jak chcesz, to możesz założyć mąkę na wałkę. O tak. Żeby nie kleiło się, o tak. I jak chcesz, to możesz o tak robić też. Że będzie właśnie tak samo na ten. Będzie takie same na cały ten. I musisz tak zrobić i nie może być za grube albo za cienkie. Potem tak się robi parę razy i może zrobi się dłuższe. I tak naprawdę musisz mieć więcej tam. I po... Więcej ciasta. No, więcej ciasta. I zobacz, my zrobiłyśmy tak dużo, ja i moja mama. I tak naprawdę jak to robić tak mało, tak może 5-10, to bierzesz się tak duży jak my. Ale jak chcesz robić dużo dla świąt, to robi się może jak... A tak dużo. Możesz tak naprawdę zrobić jak duży, jak chcesz. Potem tak się robi parę razy. Potem o tak. Przewracasz się na drugą stronę. Właśnie. I potem... Coś tu jest. Potem tak się robi. Potem tak, może takie grube. Jak widzisz, może takie grube. Potem bierzesz się. Chyba jeszcze trochę trzeba rozwałkować. No. Dobra, to z jednej, a z drugiej. O tak. I nie może być za cienkie, bo potem nie będzie takie dobre. I nie może być za grube, bo potem nie można zrobić te pierogi. Może ty potrzymasz, a ja trochę powłokuję. Okej. No to trochę się zrobiło ciężko. Mogę pomóc osobie dorosłej. Właśnie. Można dostać pomocy od mamy albo taty. Jak jest jak może takie grube. O tak. Potem robi się troszeczkę jeszcze. No, potem będzie może takie cienkie, no, takie cienkie, jak się widzisz się tu. Potem bierzesz się szklankę i potem... Wycinasz się, o tak. I potem robisz się na wszystko. I potem bierzesz się... Farsz? No. Nie za dużo, bo potem nie można zamknąć. Może o tak dużo, albo no, może o tak. I potem bierzesz taką, o tak. I teraz będę Ci pokazać, jak się robię takie pierogi. Albo może,
Albo może o takie. Do, bierze się o tak. Tu. Zamyka się. Zamyka się o tak. I potem tak się robi. I tak naprawdę zjadłam troszeczkę za dużo, ale i potem tak się robi, że o tak. I zamknie się. Ty się zawija do środka? To zobacz, jak tak robiłaś. To bierzesz, że tak. Tu dwa. I tu jeden. I potem tak się ciśnie się do drugiej strony. I potem o tak. Między palcami. No, i potem o tak. No. Takie szczepanki. Właśnie. I potem. Jak się chce robić takie, ja mówię, że te nazywa się tulipanki, bo wygląda jak tulipan. No, myślisz się? I tak pierwszy robisz się, jak zrobiłaś tu. Dobierzesz się. Nie za dużo, jak mówiłam. I no, a tak. I właśnie tak. I potem tak się robi. I potem... No, ciska się o tak. I potem ciska się tu. I o tak. Potem robi się o tak. Tu. O! I masz tulipanek. I... Można zobaczyć? No. To potem jak się robi drugi, robi się jak te dwa, jak ten tulipanek i jak te normalne pierogi. No. To bierzesz się. Na ten chyba bierzesz się nie za dużo, jak mówiłam. Może tak, o tak dużo. To wygląda o tak, może, no, o tak, tak dużo, bierzesz się. Potem ciskasz się, o tak, na dół. Potem robi się jak ten tulipanek, o tak, ale teraz nie ciskasz się, po prostu tak się robi, idzie na siebie, o tak. Że ten idzie tu i ten idzie tu. Potem tak się ciska. Potem tu też troszeczkę, lekko. I potem tak. I troszeczkę tak, że będzie o tak. I potem ciska się tu, ledwo, albo lekko. Potem tak. I potem dostałaś pierog. To nazywa się pierog, albo ja mówię, że to nazywa się pier, albo pierg. To nazywa się pierg, to nazywa się tulipan i to nazywa się pierog. I wszystkie te, jak jest dużo, to nazywa się pierogi. I tak się robi pierogi. Dziękuję dla mnie. Ciao.